Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę z Eastward i jesteśmy teraz w Muzeum Karona, cokolwiek by to znaczyło. Zostały nam zabrane wszystkie nasze bronki. Mamy tylko przy sobie naszą dzielną łopatę, bo ona nie została sklasyfikowana jako broń. Także oni nie wiedzą, co ich czeka jeszcze w tym momencie, ale my wiemy, że ta patelnia jest najsilniejszą z wszystkich przez nas posiadanych mocy i zdolności. Czym do końca jest to Muzeum Karona? Nie jestem pewien. Bo tak naprawdę nie wiem, czego się spodziewać, czy historii kolei, ale chyba się zaraz dowiemy. Proto-rozradzacz, może jakiś, hodowca może, proto-hodowca nam zaczyna mówić, że jest jakieś jajko życia. To jest ostateczny wynalazek. To fundacja wszystkich fabryk ludzkich. I teraz nie wiem, czy przez fabryki ludzkie mają na myśli tutaj fabryki tworzące ludzi, czy fabryki, które są przez ludzi zasilane, ale coś czuję, patrząc po tym, co się dzieje w tych jajkach życia. Może chyba chodzi o fabryki tworzące ludzi. Ojej, czyżbyśmy wszyscy byli jakąś dziwną kreacją? Tutaj, w tym świecie przynajmniej. To się niedługo dowiemy prawdopodobnie. W każdym razie to jest mózg, to jest oryginalny prototyp. Pomimo tego, że... chociaż jakby nie patrzeć, jest on zrobiony z niczego poza jednym pojedynczym mózgiem. Jego moc intelektu zdecydowanie przekracza tą, którą posiadają ludzie. Co powoduje, że uzyskujemy dzięki temu nieskończoną pojemność umysłową. Mentalną, jak kto woli. Cholerny robot, jak śmiesz tak o mnie mówić? Ja jestem osobą od samego początku do samego końca. Faktycznie, kurczę, jest chyba osoba. I mają przy okazji całkiem niezły temperament. Ale są wystarczająco proste i żeby nimi łatwo operować i pracować przy nich. Potrzebujesz właściwie tylko trochę stymulacji. Nasza technologia stała się bardziej zaawansowana i stawała się bardziej zaawansowana z dnia na dzień. Nie minęło zbyt dużo czasu, zanim skompletowaliśmy i utworzyliśmy naszego pierwszego sztucznego człowieka, czyli już wiemy, jaka to fabryka tak naprawdę. Został on stworzony, zrodzony z jajka życia, a następnie całkowicie skustomizowany. O kurczę, czyli nie mogą tworzyć takich ludzi, jakich chcą tak naprawdę. Oryginalna metoda prokreacji właściwie już nie będzie bardziej potrzebna. Ma być zastąpiona wyższą formą stworzenia i wyższymi formami życia. Po tym wszystkim, jak już to powiedziałem, tak naprawdę to jajko życia to wciąż nic innego jak tylko produkt. Żeby naprawdę przekroczyć możliwości ludzkości i żeby wypełnić pełnię chwały rodzaju ludzkiego, wciąż brakuje nam jednego kluczowego elementu. Proszę kontynuuj do kolejnego pokoju. No dobrze, ale czy ja mogę z tym jajkiem tutaj porozmawiać? Możemy. Z mózgiem, przepraszam, nie jajkiem. A to co, człowiek? Cóż to za rzadki widok w tych okolicach. I to jesteś dodatkowo pierwszym, który był w stanie mnie w ogóle zauważyć. Zakładam, że w tym dniu, w tym wieku wszystko może się zdarzyć. To mi przypomina, jaki mamy teraz rok? Czy ludzie opuścili już tę planetę? Biorąc pod uwagę wszystkie te potwory, to zakładam, że miazma wciąż jest w okolicy, co? No jest, jak się okazuje. Jesteś całkiem cichym kolesiem, co nie? Ale cisza nie jest wcale żadną wadą. Taką mam nadzieję, bo jak nie to całe moje życie zostanie zakwestionowane, przynajmniej naszego bohatera chciałem powiedzieć, nie moje. Ja się za bardzo utożsamiam z postaciami, zawsze mówię o nich w formie ja. A ta dziewczyna, ta kobieta wygląda całkiem jak sam. Już to jestem w stanie zauważyć. Tylko taka dużo bardziej wyrośnięta sam. Nawet wyrośnięta nad nasze ludzkie formy. To jest matka, najwyższa forma życia. To jest ostatnia odpowiedź, finalna odpowiedź ludzkości, posiadająca nieskończone możliwości. Jeden mały kawałek matki może spowodować, że fabryka ludzi będzie działać przez nieskończone generacje. Nawet jeśli ludzkość zostanie całkowicie zmieciona z powierzchni Ziemi przez miasmę, matka wciąż byłaby w stanie przywrócić cywilizację. Matka, jajko życia oraz Karon to są trzy elementy pozwalające nam przywrócić cywilizację. Karon sieje śmierć, matka sadzi życie. Ludzkość musi kontynuować ten cykl śmierci i odrodzenia po to, żeby uzyskać swój prawdziwy potencjał. Kurde, czuję się trochę faktycznie jakiś przewodnik, nawet głos troszkę zmodyfikowałem pod to niechcący. To jest tylko hologram, tak? Nie możemy z tym porozmawiać, już myślałem przez chwilę. Jestem ciekaw, czego tu się jeszcze więcej dowiemy, bo jak na razie wychodzi na to, że jesteśmy tylko produktem poniekąd. A tutaj widzę moc sam, tak prawdopodobnie to jest, bo taka podobna jest przynajmniej do tego, co ona potrafiła wystrzelić. Bałem się tylko, że skończyły się te przyjemne elementy. O! Albo jest sam. Albo to jest, nam się wydaje, że to jest sam,
Albo to faktycznie sam nas gdzieś prowadzi, ale prowadzi nas w ciemność, więc mam nadzieję, że to się nie skończy źle. No, prowadzi nas do starego telewizora. Chyba to jest telewizor, to znaczy tam jest jakiś... Myślałem, że to pad do gry, ale może i nie. Może to po prostu jakieś ściereczki. Jasper, jestem nie do końca pewien, że to zadziała. Sonic Punk na to odpowiada. Nie ma się co martwić. Ja wiem, co zrobić. Podróż, która jest przed wami, będzie wymagała nie tylko siły, ale też mądrości. Okej. Okay. Idziemy dalej. Nie tylko siły, ale też mądrości. Nie mogę się cofnąć, co ciekawe. Mogę iść tylko w prawo, więc jeżeli już ominąłem jakiś teren, to koniec. To są dwie sam. Czy to mają być dwie sam? Czy to sugeruje, o tak, cząstki matki, nie? Być może sam jest po prostu cząstką jej. Mamy kolejny telewizorek, kolejne jakieś wspomnienia być może to są? Kentaro. Tak jak gdyby tego nikt nie był w stanie przewidzieć. Cholerny głupcze. Znowu musiał gdzieś się zagubić. Kiedy my podróżowaliśmy zagubieni pośród ścieżek życia. Cholera jasna, robi się troszkę bardziej tajemniczo. To one znowu są na tych huśtawkach. Ja wciąż nie jestem w stanie ich dogonić. Ciekawe, jeszcze raz ją zobaczymy. Możliwe, że mamy pójść do góry, bo tam widzę taki symbol. Ale ja wciąż nie mogę przestać myśleć, a właściwie czuć, że brakuje nam takiego czynnika tak, takiego ostatecznego elementu. Ale może faktycznie mamy iść do góry. Nie mamy iść do góry, tam się nie da pójść. Myślałem, że to światło może gdzieś prowadzi i z takim jesteśmy zapętleni, ale chyba nie jesteśmy, bo coś się widzę zmienia. One oczywiście wciąż uciekają, my wciąż nie jesteśmy w stanie ich dogonić. To się nie zmienia na ten moment, ale z kolejnymi wspomnieniami może dowiemy się czegoś więcej. Nie wiem, czy to są wspomnienia w sumie. Ten posiłek jest... smakuje jak przyjaźń. To Lee powiedział, he. Czy to są nasze wspomnienia? Czy to są wspomnienia sam? Czy to... jest inny teren. One miały dziwne twarze przez chwilę. Takie jak ten strach na wróble miały twarze. W sumie jak na tym myślę. Cholerka. Może powinien był pójść za tą, która nie ma takiej twarzy jak strach na wróble. Może o to chodzi. A może to w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Głowie ci się całkiem pomieszało, co nie? Ale czekaj, będzie jeszcze więcej. No, przyglądajmy się, bo to... A nie, to będzie już inny teren. Przyglądajmy się im twarzą, jak się odwrócą. Cholera, nie wiem. Może pójdę dołem, bo one jakby... Zastanawiam się, idą różnymi kierunkami. Nie wiem, czy to ma znaczenie, który jak wybieram sposób przejścia dalej. Gdzie jakieś książki pojawiły, tego nie było wcześniej w sumie. A, to samo, powtórka z tego, co było wcześniej. Interesujące, muszę się lepiej przyjrzeć w takim wypadku sam. Widzę, okej. Okay. Cholera, może środkową pójdę w takim razie. Jest szansa to rzeczywiście, że się znowu pomyliłem. Ale wtedy będę wiedział, że mam iść górną. Tak, to jest ten sam tekst, który był wcześniej. Cholerka. Dobra, czyli to będzie ta, która leci do góry w takim wypadku. Próbujemy przynajmniej. Może to się za każdym razem miksuje i tak naprawdę to nic mądrego nie osiągamy w ten sposób. Ale pojawiła się konsolka po prawej stronie. Więc chyba coś nowego się jednak stało. Nasz cel jest tuż. William mówił. Okej, okay, dobra. Wydaje mi się, że ta, która poszła do góry, miała normalny wyraz twarzy. Ale mogę się mylić. Czy jest jakiś nowy element? Kurde, chyba nie. Czy będzie znowu William? Tak, cholera. Dobra. Przyjrzyjmy się. Po czym? Ja wiem, że jest jakiś szczegół, po którym powinienem był to poznać. Fak, ale ja tego w ogóle nie wyczuwam w tym momencie. Dobra, najwyżej pójdę trzy razy przez wszystkie ścieżki, nic się mi nie stanie złego chyba przez to. O, dobra, chyba mi się udało dotrzeć w dobre miejsce, bo widzę, że mogę biegać. Jakoś... Wydaje mi się, że się robi jaśniej, czy... Gdzieś biegniemy na pewno, ale gdzie do końca? Okej, okay. Udało nam się przejść. Czy mogę atakować? Nie mogę atakować na razie. Nie mam potrzeby atakować, ja po prostu chciałem wiedzieć, wiecie, bezpiecznie się człowiek czuje, jak... O, już mogę, więc
Już spodziewam się tego, co najgorsze. Wow, ten się po prostu pojawił, a tamten zniknął. Hej, pamiętam tych przeciwników. Teraz po prostu jeden atak wystarcza, żeby ich pokonać. Ale tych mi się mniej podoba, że muszę z nimi walczyć. Oni odskakują jeszcze. No podbiegnijcie trochę. Halo. Udała mi się walka z nimi na bliski dystans, może to zrobię. A, nie mam innych broni! Cholera, to jest największe wyzwanie, jakie w tym momencie przechodzimy. Dobra, jednego pokonaliśmy, to drugiego też pokonamy. Chociaż straty będą całkiem spore jednak. Dobra, pokonany. Dostaliśmy sałatę z tego tytułu, ale to nie jest to, co ja bym chciał tutaj. No nic, nazwijmy to ciasto. Wrócimy sobie trochę życia. Czy mogę tutaj wejść? Nie, nie mogę tutaj. Tu nie ma żadnej interakcji dostępnej. Mam nadzieję, że akurat z tymi przeciwnikami już nie będziemy walczyć, bo średnio ich lubię, szczerze mówiąc, muszę tam trafić chyba. Coś mi się tak wydaje. Tak, zdecydowanie. Dobra, idziemy dalej przez ten labirynt. Okej. Dobra, atakują na szczęście w jednym kierunku. Może jakby dwoje są tak właśnie teraz się ustawiły. Fuck. No to nie jest takie proste zaatakować ich, kiedy mogą nas porazić prądem bardzo łatwo. Dobra, fuck. Dobra, jeden pokonany, drugi pokonany. Znaleźliśmy dynię, więc zawsze spoko. Będziemy mogli coś zrobić do dynia później. To nam się troszkę przynajmniej zregeneruje ta możliwość. A, jeszcze zdążę. Dobra. No, a właśnie, czy ja tu mogę w ogóle Sonic Punk'a wezwać? Mogę, oczywiście to nie ma sensu, bo no, bomb też nie mam. Tak, bomb też nie mam. Dobra, ja rozwalamy jednym hitem. Nie podoba mi się to. Mogę to odbić? Mogę. Dobra, no to w takim wypadku po prostu podbijamy sobie ataki. To nie problem. Dziękuję za takie ustawienie przeciwniku, żeby było mi trochę łatwiej. Ja nawet nie wiem, czy my jesteśmy w tym momencie w jakiejkolwiek przestrzeni faktycznej fizycznie, czy po prostu przebiegamy przez jakieś wspomnienia. O, rozwalamy ich na hita, super. Nie chcemy się z nimi dużo czasu tracić. Bałem się też, że któryś z tych... O, tutaj był jeszcze jeden cholernik. Te nielubione przeze mnie cholerstwa. Ja nawet nie zauważyłem, a już oberwałem kilka razy przez te krzaki. No, na litość boską, nie szedłem przez nie teraz. Dobra, jestem w stanie je zabić, zanim się przerodzą w ten durny tryb, który mnie boli. To zawsze coś. Teraz pytanie, jak tu dojść, tak żeby więcej HP nie stracić? No bardzo ostrożnie, to na pewno. Tędy nie przejdziemy. Dobra, spróbujemy tędy. Okej, fajnie, tak mi się podoba jabłko. Oczywiście to... tutaj trochę tego jeszcze jest. Dobra. Czy kolejne jabłko? Nie, dynia. Coś dniami stoi ten odcinek wypchany na razie. Nie żebym miał coś przeciwko, tylko jadą mi oczywiście stacje do gotowania. A to precyzyjne akurat sterowanie w tym miejscu jest problematyczne, bo to wcale właśnie nie jest tak precyzyjne. My już dużo życia straciliśmy. Okej, mamy serduszko. To chyba nam da... Właśnie, czwartego hard orba. Mamy, nie wiesz, że full HP, to dodatkowe serce uzyskamy, więc super. To mnie cieszy bardzo. Zium. I jeszcze jedno. Super, mamy trochę tych żyć w tym momencie. Możemy iść dalej. Nie, to nie przeciwnik, myślałem, że to jakiś robaczek przez chwilę, ale jednak nie. Kasa, nie wiem, czy to są dalej nasze wspomnienia, czy... O, miasma się pojawiła. Witaj. Dawno nie mieliśmy okazji już się widzieć. Jakby nie patrzeć. Dobra, udało mi się w miarę tutaj szybko przejść do tych drzwi. Czy ona nas dalej goni? No pewnie, że tak. Okej, jeden autoatak na szczęście wystarcza. Autoatak, tak, bo ten koleś był jakiś taki... A, on się podnosi jeszcze. To nie wiem, czy on jest do pokonania tak ogólnie. Jest do pokonania, ale zajmie to sporo czasu. Nie wiem, czy jest sens... tracić na nich wszystkich czasu tyle. No i tak stoją mi troszkę na drodze. Okej, miasma jest już za nami. Więc spadamy. Z tym się... Myślałem, że przejdę obok tego niepostrzeżenia, ale jednak tak się nie udało. Dobra, przebiegam. Załatwiamy tutaj
na hita i lecimy dalej. Zastanawiam się, czy ten spadający... O, what the fuck, a tutaj, okej. Okay. Chyba. Włączmy, czyli odrzuć się tworzył super. Teraz czy zdążę? Natomiast my jeszcze nie widzę na razie. Tam ci się odrodzą. Nara. Możecie się odsunąć, koledzy. Wy też. Czy ja mogę teraz przejść obok nich? Niezauważony? Mogę. Okej. Okay. Niezauważony to jest dużo powiedziane. Nie niepokojony. Dyspenser wody mi nic nie da w tym przypadku. Tego to w ogóle uwięziło. Ich musimy przewrócić. Nie próbuję z nimi walczyć, bo też nie za bardzo widzę jakby sens. W sensie, co mi to da, że ich pokonam w tym momencie. Bardzo długo zajmuje pokonanie ich, a miazbana nie będzie czekać na nas przecież. Dobra, lecimy dalej. Kolejne drzwi gdzieś otworzą. Tam, okej. Okay. No to jeszcze nie najgorzej. Na pewno mogło być dużo gorzej. Aha, koledzy się pojawili też. Dobra. Dobra, już trudno. Jak mnie wolnąłeś, to mnie wolnąłeś. Przynajmniej dałeś mi na chwilkę okazję bycia niewrażliwym na ataki. Gdzie? Tam jest włącznik i tam jest włącznik. Fuck! No to nie zdążymy. Na bank nie zdążymy. Tam jest mały rzut za nami. Okej. Okay. Oczywiście pojawili koledzy. Nie rozumiem, czemu nie trafiałem wszystkich od razu. Ale dobra, przebiegamy. Wolę to rozwalić, żeby potem było łatwiej przebiec. Czekamy, teraz się ich pojawiło pewnie mnóstwo. Dobra. Drzwi mi zablokowali. Drzwi mi zablokowali. Co za cholerstwa. Okej, wychodzę. Nie ma czasu. Skurkowańcy. Zakładam, że my wciąż jesteśmy na tej merze, więc biegnę. A, jesteśmy na takim dosłownym tej merze. Oh, shit. Shit. Nawet tutaj ktoś totalnie nie chce, żebyśmy przeszli przez to miejsce. Dobra. Na szczęście jesteśmy w stanie przez niektóre tereny się przebić. Okej. Nie wiem, chyba... To jest niby co? To jest coś nowego. To było troszkę nie fair. Powiem szczerze. Mieliśmy bardzo mało czasu na to, żeby tam gdziekolwiek uciec. No continue, no przecież co, poddamy się w tym momencie? Nie, już nie gram. Już mi się, akurat chciałem jedno winogranko sobie szybko uszczknąć. Dobra, biegniemy. Ale pociesza mnie to, że chyba to w jakiś sposób poszło mi we wcześniej. To jednak może zadać obrażenia, dobrze wiedzieć. Że to w jakiś sposób nam poszło wcześniej i nie ma jakiegoś wielkiego wpływu na to, jak tutaj daleko będą te problemiki występować. Dobra, biegniemy w prawo. Biegniemy w prawo. Ten wielki sum mi się tu nie podoba. Tu się zaraz otworzy przejście do góry, to teraz tym razem pamiętajmy. O, dobra. I lecimy dalej. Tu się znowu gdzieś otworzy przejście na bank. Musi być czujny. Czujny. Okej. Okay. Dobrze, że byliśmy czujni. Gdybyśmy nie byli czujni, byłoby po sprawie. Chyba w prawo. Chyba do góry. Akurat miałem nosa w tym momencie do tego, żeby pobiec do góry. Tam są drzwi. Okej. Okay. Tam są kolejne drzwi. Rozumiem, że teraz się będziemy w ten sposób bawić. Nie, to było... No i co teraz? Mogę przebiec niby po bólu. Ale czy to mi cokolwiek... O, czy to już tak poszło do przodu, że no właśnie. Czyli drzwi po lewej. Tak. Weź się podnieś i walczymy dalej. Ciekawe, w którym momencie będziemy musieli zacząć teraz. Mam nadzieję, że w tym już takim w miarę wysokim. Dobra. Prawo. Do góry. Okej, to jest nie najgorszy moment do zaczęcia, więc spoko. Tyk. Tutaj otwieramy drzwi. Teraz tak. Gdzieś tutaj będą... O, będzie dwoje drzwi, dokładnie. To musimy przebiec przez te. Ja czuję, że będzie jakiś moment, gdzie się drzwi dwa razy przemieszczą. A, mówiłem, że będziemy... Dwa razy, tak. To by było zbyt fajnie, jakby dwa razy się przemieściły. No na litość boską. Aha. Pewnie te full na prawej, jak znam życie. Albo po prostu ostatnie. Ciekawe, czy to było ostatnie, czy po prostu ja źle wybrałem aż tak bardzo. Okej.
Ja bym jakiej klaustrofobii dostawałbym na miejscu naszego bohatera. Chyba dotarliśmy do dobrego miejsca. Nie chcesz oglądać telewizji? To w takim wypadku co powiesz na swoją ulubioną grę, co? Może chcesz zagrać w Born? Pozwól mi stąd iść. Ja nie jestem niczyją matką. Pozwól mi pójść i znaleźć Johna. Ty wciąż nie rozumiesz, prawda? Ci ludzie, oni nie są warci tego, żeby nimi się przejmować. Pozwól mi wyczyścić ten świat, dobra? Tak jak wcześniej. Ja nie zamierzam cię słuchać. Ja nie jestem tak jak ty, ja jestem sam. I John i ja jesteśmy tutaj po to, żeby was zatrzymać. W porządku. Po prostu tutaj zostań. Zostań tutaj na wieczność. Gdzie nawet żadna dusza nie przyjdzie, żeby cię uratować. No chyba, że to John. Hej, wracaj. Pozwól mi stąd wyjść. Pozwól mi pójść stąd. John. Johnie. Johnie. Nie, dobra, poważny moment. John! No właśnie, my tu jesteśmy, więc siemanko. O, szlak. John! Musisz mnie uratować. Ona mnie tu uwięziła. Druga ja. Czy to jest gdzieś wysoko, czy to jest jakaś po prostu niewidzialna ściana, której nie możemy przejść? Chyba jakaś niewidzialna ściana jednak. Jakże cudownie. Ludzie są takim absolutnym przysmakiem. A co to? Już nie widziałeś wystarczająco? Co powiesz na to? John sprawi, że w końcu już się zatrzymasz i przestaniesz włazić nam w problemy. Ponieważ jesteśmy jakiegoś rodzaju zajefajnymi asystentami laboratoryjnymi. I jak było, co? Całkiem dobrze mi wyszła ta imitacja, co nie? I to nie jest nasza sama, bo nasza sama bardzo w tym momencie udaje coś. Wy ludzie jesteście tacy słabi. Nawet nie możecie mieć nadziei na to, żeby dostać się w moje pobliże. Byłbyś niczym bez niej. W takim wypadku zagrajmy w grę, dobrze? Tak, przygotowałem coś specjalnego dla ciebie. Oh shit. Czy będziemy grali w Earthborna? A mamy full HP. Mamy też kuchenkę i mamy możliwość zasejwowania gry, moi drodzy. To totalnie nie wróży żadnego problemu. Chcę zobaczyć, czy jestem w stanie coś nowego ugotować. Czyli zakładam, że nie. A jakbym z różnych owoców kompletnie, to wciąż to samo. A jakbym zrobił dwie sałaty i rybę, to jest kanapka, fuck. No, dobra, zróbmy tak. Ugotujemy ile się da. Pod walką są dwie winogronka, więc zawsze spoko. Trzy, no i tak jakoś super. 3/5. Ale cóż, trzeba korzystać z tego, co się da tylko, tak? I zróbmy samo. Nie wiem, czy chcę to samo. Może coś... Właśnie sałatkę zrobimy. Tak dla odmiany. Ach, tym razem bez żadnego bonusu. Okej, no trudno. Bonus czy nie bonus, zawsze jakoś to nam wyjdzie. Czy na 2. Też niespecjalnie. No nic, no mamy dużo, mamy pełen plecak różnego rodzaju jedzenia, mamy też safe station. Nie wszystkie spotkania są wesołymi sprawami. Zawróć teraz i być może nie będzie sposobności, żeby się w ogóle spotykać. Oczywiście zapiszemy sobie grę, moi drodzy, skończymy sobie ten odcinek w tym miejscu. Dzisiaj trochę krótszy, ostatnio był trochę dłuższy, więc tak się nam to wyrówna. Bo coś czuję, że zaraz przechodzimy w jakiś duży epilog i będę chciał ten epilog potraktować być może bardziej całościowo. Zobaczę zresztą jeszcze, czy to faktycznie będzie zakończenie, czy nie. Tak czy siak, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Zapraszam do subskrybowania. Subskrybujcie kanał, lajkujcie i komentujcie. Będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej.